życie jest przykładem dla Twych sług. Ty mówiłeś do serc wszystkich, gdzie nadzieja i gdzie Bóg. Ojcze, Ciebie przyzywamy, Ojcze, wszyscy Cię błagamy. Racz przed Boga tronem w niebie wstawiać się za nas potrzebie. Ojcze, Ciebie przyzywamy, Ojcze, wszyscy Cię błagamy. Racz przed Boga tronem w niebie wstawiać się za nas potrzebie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Akt oddania się Świętemu Ojcu Pio. O sławny, święty Ojcze Pio z Pietrelciny, Ty, który jesteś świętym tego nowego tysiąclecia, Ty, który jesteś naszym przyjacielem, pocieszycielem naszych dusz, pomocą dla nas, grzeszników. Dzięki swojemu cierpieniu dobrze rozumiesz wszystkie nasze strapienia. Dlatego powierzamy Ci prośby o łaski dla nas i dla osób nam drogich. Powierzamy Ci nasze dusze, by stały się zdolne do udźwignięcia całego cierpienia, które nosimy w sercach. Powierzamy Ci nasze błagania o to, byś ofiarował nas, Dziewicy, pośredniczce łask, abyśmy otrzymali od Pana wieczne zbawienie. Powierzamy Ci nasze troski i prosimy o wstawiennictwo u Pana, byśmy dzięki Bożej dobroci otrzymali łaskę, której gorąco pragniemy. Otocz nas swoją opieką, chroni nas przed podstępami szatana, a przede wszystkim wstawiaj się u Najwyższego, byśmy oczyszczeni z grzechów wytrwale kroczyli ścieżkami dobra przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Bądź w niebie naszym patronem, święty Ojcze Pio, naznaczony świętymi znakami męki naszego Zbawiciela. Ciebie wybrał Bóg, abyś w naszych czasach na nowo ukazał potęgę i cuda Bożej miłości. Bądź w niebie naszym patronem, a gdy wzywamy Twojego potężnego wstawiennictwa u tronu Bożego miłosierdzia, uproś nam przebaczenie grzechów, łaskę zjednoczenia z Jezusem Chrystusem w Eucharystii i radość trwania w Kościele Świętym. Broń nas przed złym duchem, kieruj nasze kroki na drogę pokoju i naucz nas żyć w prawdzie i wolności dzieci Bożych przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Westchnienie do świętego Ojca Pio. Święty Ojcze Pio, przed złem broń mnie, pod płaszcz Twej opieki pomóż mi chronić się zawsze i wszędzie. W dobrym i uczciwym życiu umacniaj mnie. W ostatniej godzinie mojego życia doczesnego pojednaj mnie w miłości z Bogiem, a także módl się za mną teraz i w godzinę śmierci mojej. Amen. Kyrie eleison, Christe eleison, Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże,
zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu Świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Święty Ojcze Pio, módl się za nami. Wierny natchnieniom Ducha Świętego, módl się za nami. Rozmiłowany w pokorze i ubóstwie Jezusa Chrystusa, módl się za nami. Gorliwy kapłanie Jezusa Chrystusa, módl się za nami. Wierny naśladowco świętego Franciszka z Asyżu, módl się za nami. W ciele swoim noszący znamiona męki Zbawiciela, módl się za nami. Cieszący się nadprzyrodzonymi darami, módl się za nami. Ozdobo zakonu franciszkańskiego, módl się za nami. Niosący światu dobro i pokój, módl się za nami. Wybrane naczynie świętości i łaski, módl się za nami. Niezmordowany w jednaniu grzeszników z Bogiem, módl się za nami. Po strachu duchów piekielnych, módl się za nami. Zdobywający serca prostotą i mocą Słowa Bożego, módl się za nami. Nauczający bardziej przykładem niż słowem, módl się za nami. Wzorze miłości Boga i bliźniego, módl się za nami. Spotykający Chrystusa w każdym człowieku, módl się za nami. Opiekunie cierpiących, módl się za nami. Pociecho nieszczęśliwych, módl się za nami. Znoszący upokorzenia z cierpliwością, módl się za nami. Mężny wśród przeciwności, módl się za nami. Wzorze franciszkańskiego ubóstwa, módl się za nami. Wzorze czystości kapłańskiej, módl się za nami. Mężu doskonałego posłuszeństwa, módl się za nami. Miłośniku życia ukrytego, módl się za nami. Mężu modlitwy skupienia i kontemplacji, módl się za nami. Nauczycielu modlitwy garnących się do Chrystusa, módl się za nami. Możny nasz orędowniku u Boga,
módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Boże, Ty sprawiłeś, że święty ojciec Pio żył w ubóstwie i pokorze, by w ten sposób upodobnić się do Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Spraw, prosimy Cię, abyśmy postępując tą samą drogą, z Jego pomocą naśladowali Twojego Syna i zjednoczyli się z Tobą w pełni wesela i miłości. Amen. Listy ojca Pio. Wybór. Korespondencja z kierownikami duchowymi. List numer 291. Ojciec Pio do ojca Augustyna. Pietrelcina, 10 października 1915 roku. Mój najukochańszy ojcze, niech pokój Jezusa strzeże twoje serce przed wszelką skazą grzechu i niech Najświętsza Dziewica otrzyma dla ciebie od swego Syna taką obfitość łaski, która sprawi, że zawsze będziesz postępował w sposób godny twego powołania, z wszelką pokorą i łagodnością. Amen. Otrzymałem twój ostatni list. Czytam go ze zdziwieniem i wydaje mi się, że śnię, mając oczy otwarte. Mój Boże, czy wszystko, co ty mi mówisz, będzie kiedyś prawdą? Czy jest możliwe, aby Pan był wysławiany w tak godnym pożałowania stworzeniu? Oby spodobało się Panu wysłuchać naszych wspólnych pragnień i sprawić, by wypełnił się sen, który miałeś o mnie. Co do mnie, nie przestanę płakać w czasie wszystkich godzin, które mi zostają do końca moich dni, ponieważ wiesz, jak rozrywa się moje serce, gdy widzi tak wielu zaślepionych biedaków, którzy bardziej niż od ognia uciekają od tego najsłodszego zaproszenia boskiego mistrza. Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we mnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Jestem bardzo nieszczęśliwy, kiedy rozważam o tych wszystkich rzeczywiście niewidomych, ludziach, którzy nie mają litości dla siebie, ponieważ namiętności zaślepiły ich rozsądek do takiego stopnia, że ani nawet nie marzą o przyjściu, by napić się tej prawdziwej wody raju. Spójrz na nich, o Ojcze, a następnie powiedz mi, czy nie mam powodu, aby prowadzić nieszczęśliwe życie z powodu wiarołomstwa tych zaślepionych. Przypatrz się, jak wrogowie krzyża ciągle coraz bardziej triumfują, i to każdego dnia. O Boże, spalaj ich nieustannie żywym ogniem pośród tysiąca ziemskich pragnień. Jezus zaprasza ich, aby przyszli i ugasili swoje pragnienie tą wiecznie żywą wodą. Pan Jezus bardzo dobrze zna ich potrzebę. Chce, aby pili tę nową wodę aż do ugaszenia pragnienia. Trzyma tę wodę w pogotowiu dla tych, którzy rzeczywiście pragną, aby nie zginęli w płomieniach, które ich pożerają. Jezus kieruje do nich to najdelikatniejsze zaproszenie. Przyjdźcie do mnie wy wszyscy, którzy macie pragnienie, a ja dam wam pić. Lecz, mój Boże, jaką odpowiedź otrzymujesz od tych nieszczęśliwych? Dają do zrozumienia, że cię nie rozumieją, uciekają od ciebie i, co gorsze, te nieszczęsne istoty są przyzwyczajone od tak dawna do życia w ogniu ziemskich przyjemności, że zestarzeli się wśród tych płomieni. Nie słyszą już więcej twoich pełnych miłości zaproszeń i nawet nie zdają sobie sprawy z wielkiego, strasznego niebezpieczeństwa, w którym pozostają. Jakiego środka trzeba użyć wobec tych nieszczęśliwych Judaszy, aby skłonić ich, by zastanowili się nad sobą? Jakiego środka można się spodziewać, by ci prawdziwie martwi zmartwychwstali?
Niestety, mój ojcze, moja dusza pęka z żalu. Ich również Jezus pozdrowił, przytulił i ucałował, lecz dla nich biednych to było pozdrowienie, które ich nie uświęciło, uścisk, który ich nie przemienił. Pocałunek, niestety, miałem zamiar powiedzieć pocałunek, który ich nie tylko nie uratował, lecz w większości przypadków może nigdy ich nie uratuje. Boża litość ich więcej nie rozczula, nie przyciągają ich dobrodziejstwa, kary nie poskramiają ich. Słodycze doprowadzają ich do bezczelności, gorycze do wściekłości, pomyślność do pychy, przeciwności do rozpaczy. Głusi, ślepi, nieczuli na każde delikatniejsze zaproszenie i na każde surowsze upomnienie ze strony Bożego miłosierdzia, które mogłoby nimi wstrząsnąć i ich przemienić. Nie robią nic innego, tylko umacniają się w swej zatwardziałości i w posuwaniu się w coraz to głębsze ciemności. Lecz, och mój ojcze, jaki głupi jestem! Kto mnie zapewni, że sam nie jestem w liczbie tych nieszczęśników? To prawda, że także ja odczuwam pragnienie tej prawdziwej wody raju. Lecz kto wie, czy to jest rzeczywiście ta, której moja dusza tak żarliwie pragnie? Ta męka wzrasta zawsze coraz bardziej, aż do takiego rozmiaru, że woda nie gasi pragnienia, lecz sprawia, że ono coraz bardziej wzrasta. Czy to może nie jest bardzo przekonywająca przyczyna, ojcze, by żywić poważne wątpliwości, że ta woda, której pragnie biedna dusza, nie jest rzeczywiście tą wodą, do której picia w obfitości zaprasza nas nasz najsłodszy Zbawiciel? Niech spodoba się Panu, źródłu wszelkiego życia, nie odmawiać mi tej tak słodkiej i tak drogocennej wody, którą w nadmiarze swej miłości do ludzi obiecał dać temu, który jej pragnie. O mój ojcze, pożądam tej wody, żebrzę o nią u Jezusa nieustannymi jękami i westchnieniami. Módl się również, żeby on nie ukrył się przede mną. Powiedz mu, ojcze, że wie, jak bardzo potrzebuje tej wody, która sama tylko może uleczyć duszę zranioną miłością. Niech ten najczulszy oblubieniec ze świętej księgi Pieśni nad Pieśniami pocieszy duszę, która go pragnie. Pocieszy ją tym samym pocałunkiem, o który prosił święty oblubieniec. Powiedz mu, że dopóki dusza nie otrzyma tego pocałunku, nigdy nie zawrze umowy z nim tymi słowami: ja cała dla miłego mego, a mój miły dla mnie cały. Niech Pan raczy nie opuszczać tego, który tylko w nim samym złożył całą swoją ufność. Ach, aby ta moja nadzieja nigdy nie została zawiedziona i abym ja zawsze był mu wierny. W Twojej stanowczej woli, by poznać lub raczej by otrzymać odpowiedź na te Twoje pytania, nie mogę nie rozpoznać wyraźnej woli Boga. Drżącą ręką i sercem przepełniony bólem, nie znając prawdziwej przyczyny tego, jestem gotów do okazania Ci posłuszeństwa. W odpowiedzi na pierwsze pytanie chcesz wiedzieć, od kiedy Pan Jezus zaczął obdarzać swoje biedne stworzenie swoimi niebiańskimi wizjami. Jeśli się nie mylę, one musiały się zacząć niedługo po nowicjacie. W drugim pytaniu, czy ją obdarzył niewysłowionym darem swoich świętych stygmatów. Na to odpowiedź musi być twierdząca. A kiedy pierwszy raz Jezus raczył obdarzyć mnie tą łaską, stygmaty były widzialne, szczególnie na jednej ręce. Dusza była wielce przerażona tym zjawiskiem i dlatego prosiła Pana, aby cofnął to widzialne zjawisko. Od tego czasu nie pokazały się więcej. Chociaż przebicia zniknęły, to jednak bardzo silny ból nie ustał i nadal daje się odczuwać, szczególnie w pewnych okolicznościach i w pewnych dniach. Trzecie i ostatnie pytanie. Czy Pan doświadczył duszę i ile razy swoim cierniem ukoronowaniem i swoim biczowaniem? Odpowiedź na to pytanie powinna być także twierdząca. Co do liczby, nie jestem w stanie dokładnie tego określić. Wszystko, co mogę powiedzieć, to to, że dusza ta cierpi od kilku lat i prawie zawsze raz w tygodniu. Wydaje mi się, że okazałem posłuszeństwo, nieprawdaż?
Panna Rafaelina i siostra nie wróciły jeszcze do domu. Módl się bardziej wytrwale za obydwie te bardzo udręczone dusze, szczególnie za Rafaelinę, która jest w większej potrzebie Bożej pomocy niż jej siostra. W następnym liście sprawię ci niespodziankę dotyczącą Rafaeliny. Tymczasem módl się, żeby wszystko mogło być przeprowadzone zgodnie z Bożym sercem. Z głębokim szacunkiem całuję twoje ręce, prosząc cię, abyś raczył nieustannie błogosławić tego swego syna. Brat Pio. Powierzenie się Bogu. Przeszłość moją, o Panie, polecam Twemu miłosierdziu. Teraźniejszość moją polecam Twojej miłości, a moją przyszłość oddaję w ręce Twojej opatrzności. Koronka do Najświętszego Serca Pana Jezusa. O mój Jezu, Ty powiedziałeś, zaprawdę powiadam Wam, proście, a otrzymacie, szukajcie, a znajdziecie, pukajcie, a będzie wam otworzone. Wysłuchaj mnie, gdyż pukam, szukam i proszę o łaskę. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Najświętsze Serce Jezusa, ufam Ci i w Tobie pokładam nadzieję. O mój Jezu, Ty powiedziałeś, zaprawdę powiadam Wam, o cokolwiek prosić będziecie Ojca w imię moje, da Wam. Wysłuchaj mnie, gdyż proszę Ojca w imię Twoje o łaskę. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Najświętsze Serce Jezusa, ufam Ci i w Tobie pokładam nadzieję. O mój Jezu, Ty powiedziałeś, zaprawdę powiadam Wam, niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. Wysłuchaj mnie, gdyż zachęcony Twoimi słowami proszę o łaskę. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Najświętsze serce Jezusa, ufam Ci i w Tobie pokładam nadzieję. O słodkie serce Jezusa, dla Ciebie tylko jedno jest niemożliwe, nie mieć litości dla strapionych. Dlatego okaż litość nad nami, biednymi grzesznikami, i udziel nam łaski, o którą Cię prosimy, przez bolesne i niepokalane serce Maryi, Twojej i naszej czułej Matki. Amen. Witaj, Królowo, Matko Miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj. Do Ciebie wołamy, wygnańcy, synowie Ewy. Do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto, orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo. Święty Józefie, Ojcze przybrany Jezusa Chrystusa, módl się za nami. Modlitwa świętego Ojca Pio o uzdrowienie. Ojcze niebieski, dziękuję Ci za to, że mnie kochasz. Dziękuję Ci za zesłanie Twojego Syna, Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na świat, aby mnie zbawił i uwolnił. Ufam w Twą moc i łaskę, która wspiera i leczy mnie. Kochający Ojcze, dotknij mnie teraz swoimi uzdrawiającymi dłońmi, abym uwierzył, że Twoja dobra wola jest dla mnie, mojego umysłu, ciała i duszy. Okryj mnie najszlachetniejszą krwią Twojego Syna, naszego Pana, Jezusa Chrystusa, od czubka mej głowy do podeszwy mych stóp. Wyrzuć to, czego nie powinno być we mnie. Wylecz niezdrowe i nieprawidłowe komórki. Otwórz zablokowane tętnice i żyły oraz odbuduj i dopełnij wszelkie uszkodzenia. Usuń wszystkie stany zapalne i przemyj infekcje mocą najdroższej krwi Jezusa. Niech ogień Twej uzdrawiającej miłości przejdzie przez całe moje ciało w celu uzdrowienia tak, aby funkcjonowało ono w sposób, w jaki Ty je stworzyłeś. Dotknij też mego umysłu i moich emocji, nawet najgłębszych zakamarków mojego serca. Napełnij mnie swoją obecnością, miłością, radością oraz spokojem i przyciągaj mnie jeszcze bliżej do siebie w każdym momencie mojego życia. Ojcze, napełnij mnie swoim Duchem Świętym i upoważnij do czynienia wszystkiego, co się da, aby moje życie przynosiło chwałę i cześć Twemu świętemu imieniu. Proszę Cię o to w imię Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Amen. Modlitwa o nawrócenie grzeszników
odmawiana przez świętego Ojca Pio. Pokornie proszę Cię, Panie, abyś ze względu na Twoją dobroć i miłosierdzie powstrzymał gromy Twego gniewu na nieszczęsnych grzeszników i udzielił im łaski nawrócenia i pokuty. Ty, Panie, przez autora Pieśni nad Pieśniami powiedziałeś, że jak śmierć potężna jest miłość. Dlatego z całym żarem proszę Cię, spojrzyj okiem niewypowiedzianej dobroci na tych braci i siostry, pociągnij ich ku sobie i złącz nierozerwalnymi więzami miłości. O Panie, niechaj znowu powstaną ci, którzy prawdziwie umarli. Ty, który swoim potężnym głosem wyprowadziłeś z grobu śmierci Łazarza, zawołaj na nich mocnym i potężnym głosem i przywróć im życie. Spraw, by na Twoje słowo porzucili swoje grzechy i mogli wraz ze wszystkimi odkupionymi sławić bogactwa Twego miłosierdzia. Ty sam, Panie, wiesz, jak wciąż wielu żyje z dala od Ciebie źródła wody żywej, jak wciąż sprawdzają się Twe słowa, że żniwo jest wielkie, a robotników mało, że już jest dojrzałe żniwo na polu Kościoła. Oby ono nie zmarnowało się z powodu braku robotników, oby nie zagarnęli go emisariusze szatana, którzy są tak aktywni. Nie dopuść do tego, o Najsłodszy Boże, ale okaż swą litość i wejrzyj na nędzę oraz potrzeby duchowe współczesnych ludzi i odpuść grzesznikom winy i wprowadź ich na drogi sprawiedliwości i pokoju, prowadzące do Twego królestwa życia i nieśmiertelności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Ty z miłości do Jezusa kornie niosłeś krzyża znak, a przykładem swego życia wskazałeś do Boga szlak. Ojcze, Ciebie przyzywamy, Ojcze, wszyscy Cię błagamy, racz przed Boga tronem w niebie stawiać się za nas potrzebie. Ojcze, Ciebie przyzywamy, Ojcze, wszyscy Cię błagamy, racz przed Boga tronem w niebie stawiać się za nas potrzebie. Ojcze, za Twym wstawiennictwem niech Bóg ześle zdroje łask. Proszą Cię duchowe dzieci, Ojcze Pio, prowadź nas. Ojcze, Ciebie przyzywamy, Ojcze, wszyscy Cię błagamy, racz przed Boga tronem w niebie stawiać się za nas potrzebie. Ojcze, Ciebie przyzywamy, Ojcze, wszyscy Cię błagamy, racz przed Boga tronem w niebie stawiać się za nas potrzebie.